Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelu, ze mną jest Aga. Cześć, Aga. Hejka, robaczki. Do ciebie to dźwięk z opóźnieniem mój przychodzi? Tak, troszeczkę. Poważnie? To dlaczego teraz odpowiadasz natychmiast? Ale to na początku tak jest u ciebie jakoś tak. Ejście, miaro. Proszę Państwa, to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty, no i działamy, słuchajcie, dalej, no bo tutaj mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia. A że jest to no, kolejny dzień wiosny, to Aga, ja tak pomyślałem, że można by może przesunąć, tak wiesz, żeby więcej tej pory roku było, co? Dobra, ja już odblokowałam i mamy już dwie pułapki. Na pół weeka. Jak ty to? Ale ty widzisz. No bo wiesz. Dostawszy dużo punktów. Dobra, przestawiam na razie na 10 dni. Aha, kuźwa, dupa Jasia, ty dasz wiarę, że ta zmiana to wejdzie dopiero po zmianie pory roku? Weźmy no się. Trudno. No dobra, no to 10 dni od lata. No ale dobra, jeżeli o to chodzi, to w takim wypadku my musimy, Aguniu, zrobić jedną dosyć istotną, kluczową kwestię w obecnej chwili, ponieważ mamy wiosnę, nie? Uh-huh. A ty chciałaś len. To my ten len ogarniemy. Tylko właśnie rzecz jest tego typu, że potrzebujemy tutaj się skupić, skoncentrować na typowo na rolnictwie. Więc trzeba tak, ogarnąć nawóz, więc ja biegnę po nawóz. Przeliczyłabyś mi pola, a nie dasz rady pewnie. Nie, bo ja nie wiem, jak oni to robią. Dobra, dobra, spokojnie, już to sobie, tylko się przesuń. Mniej więcej, ja. ile to było? O, już. 6 na 5, tak? Czyli 30. No dobrze. A, miałem zjeść. Takie rzeczy. No niestety, na razie, jeżeli chodzi o kwestię nawozu, no, jesteśmy zmuszeni nabywać nawóz. Jeszcze nie mamy zwierząt, ale do tego to też dojdziemy. Nie tylko jeden worek. Jak Agnieszko, coś. Dojdziemy? No ja mam nadzieję, że tak. No bo to widzisz. Ja mówię, ty nie przytakujesz. No. I nie wiem, czy ty nie dojdziesz, czy ja dojdę sam. Zawsze we dwoje to się podobno nie polemizowałbym, ale okej. Okay. Niech i tak będzie. Dobra, teraz za nawóz płacimy 5,2 monetki. I my tam potrzebowaliśmy 30. To będzie 156 monet. I jeszcze dodatkowo potrzebujemy len, tak? Nasiono, sadzonka, ziarno, lnu. I teraz len. A to jest łodyga, a ja... cholera, czekajcie. Jak to było? Żyto, pszenica. Jakie nasiona powinno być? No właśnie, bo to jest tak, że podzielone. Nasiona, ziarno... Zaraz do tego dojdę. Znowu. What is it? No. A, jest tu len, czekaj. A to była łodyga lnu. Kuźwa, jeszcze jakiś ciul, kuźwa, śpiewa za uszami, zaraz go... Ty, jak to się robi? Serenada? Nie wiem, na mi napierdzielał do ucha. Go zaraz nanne to będzie widział. Nana, come on. Ty, kuźwa, nie wiem, albo jestem ślepy, albo nie wiem, ja nie widzę tego, że len. Jak to się robiło, cholera? Len, no jest niby len, jako len. Już tu idą dookoła wrotka. Nie na nić łodyga lnu. To
tyle mogę ci pomóc. No tak, no ale my z czegoś musimy ten len mieć, a ja albo jestem ślepy i to jest najprawdopodobniejsze. A co tam masz z lenem? Łodyga to już jest gotowy produkt. Łodyga to już jest gotowy produkt, powiadasz, nie? No tak. Ja sobie muszę tutaj wejść. Pola. Pole jeden. Zmień te prosiny. Len. A przede wszystkim to. No zarządzaj, no. Ale duży podatek mamy do zapłacenia. I to wszystko przez tego nierobka. Parobka. No nie goduj. No 585 i 10 groszy. Ty aż tyle? No. Daj ty spokój. Rodzaj plonu zbierany z pól late. A, to siemienie lniane, dobra. Czyli tego musimy szukać. Siemienie, siemię lniane, no jest, dobrze. Znalazłem. I widzisz, tutaj to jeszcze tak trzeba ogarniać. O. I dodatkowo wziąłbym może rudę miedzi. Ile to tam? Po 7,80 teraz kupujemy. Okej. Okay. Best I can do is 5 coins. Czy ty jesteś gotowa do roboty w polu? No mam jeden worek. No ja też mam jeden i nie narzekam, natomiast generalnie pytam, czy jesteś gotowa do roboty w polu. No tak. To dobrze, bo ja ci za chwilę dam... No właśnie, możesz sobie wybrać, czy chcesz się bujać z gównem, czy wolisz z nasieniem. Tylko szybko, bo czasu nie ma, no. Nasienie brzmi bardzo interesująco, ale chyba tym razem wezmę brudną robotę, bo ty brałeś brudną robotę za mnie. Dobrze, to w takim razie proszę bardzo, ja ci 30 sztuk nawozu tutaj ogarnąłem w skrzyni w domku, więc Honot, weź sobie i tego. Ja już tutaj, o, plum, wzięłam. A ja w takim wypadku ogarnę, nie powiem tego. Len. Worek tutaj. No, umiesz go skonfigurować? Widzicie, wystarczyło dać jej gówno i... Tylko jeszcze, o, to potrzebuję. Nie. Ciśnij z tym. A ty nie ten. To już jest gotowe. Cicho. No nie cicho, tylko dajesz, no, bo ja tu czekam, no. Worek mi się grzeje. Już. Idź do strumyka. Dobra, ja cię tu będę za oram. Idź do strumyka, jako hamowa ty. A dlaczego pomijasz tutaj? Cię pomijam. No tutaj dwa pola są nieogarnięte. Czemu ono się pominęło? No właśnie. Kto mi pozwolił? No. Widzisz, tutaj ten, najwyższa izba kontroli działa i widzisz. No. Sanepid. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, kuźwa. Ale ona to robi specjalnie. Już drugi raz w tym miejscu. No, pytanie, czy ci nawozu wystarczy. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że zmarnowałaś dwie sztuki. Czy 5? 48. Bo teraz ty kupujesz jak ten na brakujące, pamiętaj. Bo ten len nie jest dla ciebie. Nie dla mnie. Nie spodziewałaś się, co? No widzisz? Kurde. Ja ci zafundowałem początkowy ten. Początki. Tak. A teraz resztę ogarniasz ty. Dobra, ciśniem. Siejemy Agnieszce tutaj len. On będzie do zbioru latem.
Oczywiście nie ma się co spodziewać, proszę Państwa, nie wiadomo jak wielkich plonów tutaj z tak małego pola. Te nasze pola będą o wiele, wiele większe. Ale to też z czasem, ponieważ będziemy potrzebowali przygotować sobie teren po drugiej stronie rzeki. I tam będzie kwestia rolnictwa. Celowo mówię po drugiej stronie rzeki. Dlaczego? Dlatego, że chcemy przetestować mosty. No, nie było tu... Oj, bardzo wiele lat nie było tutaj mostów możliwych do budowy. Bazowaliśmy tylko na tym, co stoi, albo wpław. Natomiast będziemy chcieli to zrobić. O kurwa, worek się popsuł. Dać ci worek? Co? A czekaj, nie, mam tutaj. Nie wiem, o co tu poszło. No jeden się popsuł, ale drugi miałem. Zapasowy. No tak, tak, zapasowy, no bo to wiesz, no. To właśnie najgorzej, jak się w trakcie coś spierdoli, nie? No to byś musiała przerwać, tak? A tak to możesz jechać dalej, nie? Wiesz, co ci powiem? Ja tak cały czas się zastanawiam, czy no. My w ogóle sprzedawaliśmy kapustę. Kapusty nie sprzedawaliśmy. Kapusta była dana do tego, do magazynu żywności. A nie mieliśmy jej kiedyś sprzedać? Nie, to było żarcie dla pracowników, dla tych, dla mieszkańców. Nie? Dobra. No. No i gitara. I to byśmy mieli zrobione, to ja proponuję w takim wypadeczku, co by może, ogarnąć to, co mówiłem w poprzednim odcinku. To nie był żart. A Agnieszka wzięła to na serio, ona się podjarała. W związku z powyższym nie mogę dziewczyny zawieść. A to oznacza, że będziemy budowali tutaj drugą chatkę tieru drugiego i faktycznie będziemy mieli tylu łowców, nie? To będzie taka tutaj takie miejsce dla nich. Udziwaty. To rozbieramy, to rozbieramy. Coś jeszcze? A, tu jeszcze. I gitara. Odzyskałeś materiał jakiś? Nie wiem. A powinienem? Nie wiem. Zadajesz mi bardzo podchwytliwe pytania dzisiaj. Nie, no to, bo to było takie pytanko, owszem. No, owszem, tak było. Słuchaj, zrobiłabyś dachy, nie? Dobra. Ile? Kuźwa... Teraz to nie wiem. Wiesz co? A zrób ze 40. Kuźwa, muszę po kłody polecieć. No odejdź, pani. Czyli 20 kłód potrzebujesz, jakby co? Odejdź, kobieto. O, taki będę sprytny, póki jeszcze mogę. Ale tutaj młoteczek by się jeszcze przydał. Dobra. Elegancko. No i teraz już tylko czekam, aż Aga tutaj przytacha dechy i je wbije. Bo masz młotek, nie? Mhm. No. I to już będzie chatka myśliwska gotowa, tak? A zatem, tę chatkę, która... Już tak za pamięci. Tę chatkę, którą tutaj mamy, łowiectwo, chatka myśliwska, tutaj są ludzie, to ja ją nazwę... Jak ją nazwać? George, kuźwa. Okej. Jelenia chatka? Może?
Nie, no bardziej chodzi mi o to, żebyśmy to odróżnili, nie? To nazwę to jedynka. O. To już weź, bursucza chatka. Nie, ja, no. Sucza chyba. A tę drugą nazwiemy... No zgadnij jak. Ciekawe, czy zgadniesz. Mokra. Nie, kurwa, dwójka, wiesz? Bym ta mokra. Matko Boska. No a dobrze. Co to? A potem to jest na mnie, kuźwa, że ja mam takie myśli. Ale czemu ty mi nie... Ja wina musi być, no sorry. Mhm. Ale dlaczego, dlaczego moja, skoro ty też masz takie tego, a jakiś cymbał znowu, kuźwa, napisze, że dziewczyny nie chcą z tobą nagrywać, bo jesteś zboczony, kuźwa. Ocie panie, to ja też. A, no, no właśnie, tylko że kuźwa, że pociski tylko w moją kierunku lecą, ty. No. A to trafił swój na swego? Ja tam nic nie wiem. No jak zwykle. Ja tu tylko sprzątam, no, deski robię. Wygląda moje... No nic. Jedna jest jedyna to... Kinga to kuźwa stanęła w mojej obronie. Że to wcale nie jest prawda! Chuj taje! Ale że co, że nie jesteś zboczony? Nie, że tego, że to nie jest tak, że, nie, że Kinga nie chce ze mną nagrywać, nie? I że dziewczyny też. A ty sama mi dzisiaj proponowałaś. No, i poprzednim razem też. No właśnie, czyli widzicie wy, co się nie znacie? A ja tu kłódy dwie potrzebuję, a ja myślałam, że to deski. Panie, słyszałeś, co powiedział? Coś tam w deski. Nie, to w deski to ty powiedziałeś. Ja pierdolę. Nie podchodź mi pod deski, czy jakoś takie, co? No, to takie tam, jak nie usłyszę, to sobie powie tam. To jest niebezpieczne. Oj tam. No. Dobra. Jo! W produkcji coś tam weszło. Elegancko. A mówisz, ja tu... Tak zaszalałeś? W produkcji. Czyli ty pewnie coś robiłaś. No dobiłam. Dwie deski. Kłody. Aha. Sorry. No dobra, ale desek to tutaj... Tak, jeszcze desek potrzeba. No to ja dam ci deski, bo jeszcze mam. No to wbijaj tam. No właśnie, działam. No hej. No hej. Dobra, jeszcze 12 desek. Nie, już. Już jest dom zrobiony? No chyba tak. A gdzieś jeszcze? Nie wiem, bo nie zobaczyłem w lewym górnym rogu, czy się wyświetliło, że dom jest stworzony. No też ale... tak, nie wiem. No ale dobrze, no ale dobrze, no. Zarządzę. To jest taki prosty dom. Fajnie. Więc to będzie też myśliwy. Dwa. Tak, to zróbmy to tak. To będzie tak. Dom myśliwski 1, tak żeby było profesjonalnie, no bo to wiecie, to już kuźwa takie się naprawdę tutaj zaczyna robić takie zagłębie myśliwych. A to będzie dom myśliwski 2. Dom kurła. Myśliwy 1, myśliwy 2. Ale to teraz musi... Ej, a może my poznajdujemy ludzików też na M? Ciebie przegrzało słoneczko tej wiosny? Nie wiem, cały czas chodzę w tym futrze, więc właśnie może. Widzę, to... Dobra, to teraz tak. Generalnie rzecz ujmując, będzie sytuacja taka, że tych myśliwych to możemy mieć tak pi razy oko połowę mniej, nie?
Natomiast zobaczmy, czy ktoś tu się nadaje do myśliwstwa. Wilburga, proszę bardzo. No, ona to, dobra, tak, sprowadzę do wsi Wartburga, także... How do you do you to you... Chodź, będziesz polować. I teraz tak. Tę małą weźmiemy do tego nowego domu Myśliwski 2, ponieważ w tym jednym to już Bronisława mieszka, a podobno nie mogą dwie babki i dwóch facetów ze sobą mieszkać. Znowu jakiś ciul mi kurwa śpiewa. Dobrze, Wartburga przypisuję tutaj. To niech se tam garażuje. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z pracą, to do pierwszego domu. Tam z bronią niech se tam razem robią, nie? I ty będziesz zadowolona, bo będzie jeszcze więcej skór, nie? Tak. No. I teraz tak. Skonfigurujmy to. Ja to chciałem. Chatkę myśliwską. Dwójka. I... Ty, a czemu tu skóra, kuźwa, jest? Aha, bo ty nie, przepraszam, bo to w jedynce miało być, kurwa, no i teraz o. Skonfigurujmy to. Ty, ale ty wiesz, że to dalej będzie, kuźwa, niecałe 15? Jak to się stanęło się? Czy ja o czymś nie wiem? Nie powinno się mnożyć? No powinno, ale to jest dokładnie tak samo jak i z nami, kuźwa, też powinniśmy, a się nie mnożymy. No bo my cały czas pracujemy. No więc właśnie, a potem będzie problem, bo kurna nie będzie potomka, tak? No to ja ci powiem tak. No mów do mnie tak brzydko, naprawdę. Już znoszę, ja, to znoszę. Ja powiem ci tak. Wybrnęła ty. Ja mieć lat 19, ja być ready. Ja być już, wiesz, poważną panną. Tak? Tak. Trochę mam w głowie, no... happens, jak to się ładnie mówi. Tak, tak. Dokładnie to, co żeś wywalała na pole. Ale no... Jest zapewnie, no... Zobacz, do tej pory przez rok czasu tylko raz się pokłóciliśmy. Widzisz? No, no. Czyli chyba dobrze gotuje. Albo szyję nawet. Kurwa, przecież to ja gotuję. No co ty mówisz, ja też. No co ty pierdzielisz dzisiaj? No tak. No co, co to tak? No tak, przecież ci dałam upolowane mięso. A potem te, które ty nie zrobiłeś, to ja zrobiłam i włożyłam im do magazynku, żeby nie umarli. I buty nam uszyłam. I o nich zapomniałeś. Słuchaj, nie zapomniałbym, gdybym miał je na nogach. Ej, no, kuźwa, on... Wojbora sprowadziłem, to on ma 30 lat, cholera jasna, a tego... A dziewczyny mają 18 i 19. Bardzo niedobra sytuacja nastąpiła teraz. Słuchaj, będę potrzebował jeszcze jeden domek postawić. No dobra. No, ale to zrobimy ten. Po drugiej stronie tutaj tej wiochy, znaczy wiochy, no, tych budynków wszystkich, z uwagi na z tych budynków myśliwskich, o, się w końcu wyjojczę kiedyś. A jakiś taki duży? No, nie za duży, żeby im, wiesz, tam... Pomożesz, tak? Tak, idę po kłody. No, ja też idę właśnie po kłody, ale ja proponuję, żebyś ty od razu przygotowała te deski na dach, nie? Bo wiesz, czym jest problem? O, kurwa. Mam ich jeszcze 20. Ale gdzie? W sobie? Mhm. Dobra, desek. To ty wykorzystasz... Desek? Mhm. Dobra, to podzielmy się kłodami w takim razie. Tam ci dychę zostawiłem. Bośmy wszystko zużyli. I teraz tak, zróbmy tylko tak, żeby były kamienne te ściany. Mhm. Co by tam gościu nie marudził za bardzo.
I musimy się spieszyć, bo on nie ma tego. Domu on nie jest przypisany, dlatego że ja go nie przypiszę z 18 i 19 latką. Dlatego, że nic z tego nie będzie. Różnica wieku to podobno dycha, nie? Maksymalnie. Dobra. To sobie szybko tutaj weźmiemy. No i co? No i będziemy mieli, proszę Państwa, kolejnych łowczych. Więc dobrze. Ty coś tam bijesz, czy... Aha. Tak, to co miałam tu, to klepałam, że tak powiem. Dobra. Ale niestety ja już nie posiadam żadnych kłód. A i deski też już mi się skończyły. Ula. No to trochę niedobrze. Ja już też nie mam kłód. Wiesz co, to może on przetrwa noc bez domu. Może i przetrwa, natomiast generalnie rzecz ujmując, to my będziemy musieli tak troszeczkę tutaj zadziałać w tym aspekcie, żeby no właśnie, szybko to w miarę możliwości wybudować, więc ja idę ścinać drzewa. Aga, tobie bardzo serdecznie dziękuję za wspólne nagrywki i kolejny odcinek. Uh-huh. A takie tam, wiesz, klasycznie. To klasycznie. 5 zł, potem... a ty kim jesteś? Mamy kupca koło siebie. How do you do? Agnieszko, fajnie, tak, że się ja skupiłaś. Tak. Natomiast Państwu bardzo serdecznie dziękujemy oboje razem z tą tutaj niewiastą za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.